Już w najbliższy piątek, to jest 30 września, juniorzy młodsi pomorzani na Toruń w meczu wyjazdowym zmierzą się z drużyną LKS-u Rogowo, a 2 października, w niedzielę, ciąg dalszy połódzkiej eskapady, pomorzanin Toruń zagra z liderem grupy LKS-em Gąsawą. Czy toruński zespół na gorącym połódzkim terenie sprawi niespodziankę i zdobędzie swe pierwsze punkty? Czas pokaże. Te 2 spotkania rozgrywane są w ramach eliminacji do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w ramach grupy C sezon 2022-2023. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński. Tak przedstawia się tabela ligowa grupy C.